Cześć, witam Was, jestem Marcin, tak zwany doktor Gorilla. Dzisiaj chcieliśmy pokazać Wam typową modyfikację dla silnika M47, ostatniego silnika M47, czyli 163 konie. Niektórzy uważają, że tego najlepszego 2-litrowego diesla. Ja w zasadzie też trochę podzielam to zdanie, ponieważ są to silniki wysoko bezawaryjne, nic tu się nie dzieje z rozrządami i tak dalej, ale nie o tym. Auto przyjechało do nas całkowicie seryjne, po pomiarze mocy oraz diagnostyce wyszło, że jest też sprawne. Wyszło nam, że ma 163 konie i 336 Nm, czyli troszkę więcej Newta niż powinno mieć w serii. Mocowo jest rewelacja jak na ten silnik, one zazwyczaj wychodzą, przynajmniej u mnie, coś koło 5-8 koni mniej. I to też jest całkowicie normalna rzecz w tych silnikach, także tutaj 163 konie to jest rewelacja. Co też potwierdziła diagnostyka z live datą, wszystkie parametry w tym wozie są ok. Jest to wersja, jest to rocznik 2005, czyli tutaj mamy akurat silnik bez filtra DPF, co też sprzyja trochę wyższym mocom. No i tyle, po weryfikacji stanu auta przystąpiliśmy do odczytu wsadu ze sterownika silnika. Wsad ten został przerobiony przeze mnie w odpowiednim oprogramowaniu, wgrany z powrotem do auta, no i jeździliśmy sobie na hamowni, stroiliśmy silnik i po wielu godzinach pracy wyszło nam właśnie 208 koni i 412 Nm. Jest to optymalizacja softowa całkowicie bezdymna. Mamy już w zasadzie mnóstwo takich silników akurat zrobionych i mamy bardzo dobry feedback naszych klientów odnośnie naszych modyfikacji dla tych jednostek i nie tylko. Także zachęcamy, polecamy się i zapraszamy na modyfikacje. Marcin, Gorilla Electronics.